Anna Jantar zginęła 40 lat temu w katastrofie lotniczej na warszawskim Okęciu. Gwiazda osierociła czteroletnią córkę, Natalia Kukulska wspomniała matkę w niezwykły sposób. Anna Jantar zginęła w katastrofie lotniczej, właśnie minęło 40 lat od tragicznej śmierci słynnej wokalistki. Jej córka opublikowała w mediach społecznościowych niezwykłe, niepublikowane wcześniej zdjęcie gwiazdy. Fani są zachwyceni piękną fotografią zrobioną w 1975 roku. Anna Jantar zginęła w 1980 roku w katastrofie lotniczej. 14 marca 2020 roku minęło 40 lat od tragicznej śmierci uwielbianej wokalistki. Anna Jantar wracała do Warszawy ze Stanów Zjednoczonych. Na lotnisku w warszawskim Okęciu czekali na nią bliscy, w tym czteroletnia córka, Natalia. Dziewczynka nie miała pojęcia, co się dzieje, kiedy wokół zapanował chaos, a jej babcia wpadła w rozpacz. Dopiero po jakimś czasie dotarło do niej, że jej życie na zawsze się zmieniło, a mama już nigdy nie wróci z podróży. Tragedia wstrząsnęła nie tylko bliskimi wokalistki, ale również wielbicielami artystki. Z okazji rocznicy śmierci mamy, jej córka Natalia Kukulska podzieliła się z fanami niezwykłą fotografią, którą odnalazła dopiero po 40 latach. Przepiękne zdjęcie Anny Jantar nie było wcześniej publikowane, pochodzi z 1975 roku i zostało zrobione w Kanadzie. O, jak przybywa nam lat, aż się czasem boję spojrzeć wstecz. Dziś nie obudzi już nas najgłośniejszy nawet gitar dźwięk. Więc może by tak spocząć, odejść w cień. Śpiewała moja mama w ostatniej piosence, którą nagrała w swoim życiu. Odnalazłam dosłownie wczoraj to piękne i symboliczne zdjęcie, którym się z wami dzielę w dniu 40 rocznicy śmierci. Pochodzi z 1975 roku z Kanady. Anna Jantar ciągle w podróży, napisała Natalia Kukulska pod udostępnioną fotografią. Anna Jantar, niezwykłe zdjęcie. Na zdjęciu można zobaczyć młodą wokalistkę, która w rozwianej spódnicy, płaszczu i kapeluszu przechadza się drogą. W tle widać jezioro i góry oraz spory, czerwony bus. Przepiękny krajobraz, w połączeniu ze spokojem, który bije z kobiety, tworzy magiczną i niezwykle ciepłą aurę wokół zdjęcia. Dzisiaj grzeje, 1. Sprawdza się czarny scenariusz Mini Szumowskiego. Za tydzień ma być gorzej, 2. Wiadomo, ile osób w Polsce naprawdę może mieć koronawirusa. Ekspert podał liczby. Fani są zachwyceni i bardzo wzruszeni fotografią. Pod postem Natalii Kukulskiej pojawiło się wiele komentarzy od wielbicieli obu kobiet. Piękne zdjęcie. Mama na pewno czuwa nad tobą, napisała jedna z internautek. Dziękujemy za zdjęcie, perełkę. Dla nas każde nowe zdjęcie czy teledysk Anny, to jak małe święto, dodał kolejny fan.
Najlepsze newsy dnia, źródło, Instagram. Następny artykuł. Nie przegap żadnych najciekawszych artykułów. Kliknij i obserwuj Pikio. PL na Google News.